Chciałbym pięknie podziękować i te podziękowania, kierując do wszystkich Państwa, złożyć na ręce Pana Prezesa Sebastiana Santusa za zwrócenie się z wnioskiem o objęcie Waszej imponującej uroczystości honorowym patronatem oraz za to, co na co dzień czynicie z pasją i oddaniem, kultywując tę jedną z najpiękniejszych i najstarszych tradycji. Dbacie o równowagę flory i fauny, o kalającej nas przyrody. Odwołujecie się do najpiękniejszych tradycji. A w znanej nam dziś nieżyczliwej międzynarodowej rzeczywistości także w sposób odczuwalny wzmacniacie również nasze poczucie bezpieczeństwa. Gratulując Wam tej postawy, jeszcze raz w imieniu własnym, jako prezydent naszego miasta, za to kultywowanie tradycji bardzo serdecznie dziękuję. W imieniu mieszkańców naszego miasta złożę na ręce Pana Prezesa ten okolicznościowy graberton, jako bardzo skromny wyraz naszego wielkiego uznania. Życzę kolejnych 100 lat. W setną rocznicę Zjednoczonego Łowiectwa dziękuję panu prezydentowi Michałowi Litwiniukowi, wszystkim gościom i myśliwym za dzisiejsze spotkanie. Jest mi niezmiernie miło i czuję się dumny, że w naszym mieście i powiecie tak wiele dobra się dzieje. Także za sprawą myśliwych i ich ciężkiej i ofiarnej służby. Niech sygnał, o który poproszę zespół sygnalistów, wybrzmi w setną rocznicę Zjednoczonego Łowiectwa jako pozdrowienie i wdzięczność za to, że jesteśmy dziś razem. Wszystkim dziś będącym z nami życzę wspaniałych doznań i przeżyć w programie, który dla Państwa przygotowaliśmy. Dasz Bur. Wolność człowieka jest rzeczą ważną, ale kończy się wtedy, gdy się tę wolność ogranicza drugiemu człowiekowi. Ja, panie prezydencie, za to bardzo serdecznie dziękuję, że mieszkańcy Białej Podlaskiej, że pan prezydent osobiście ma naprawdę dużo odwagi, żeby wspólnie z myśliwymi 100 lat wiek Polskiego Związku Łowieckiego świętować. Bardzo serdecznie dziękuję. Stulecie to i obchody ogólnopolskie, i obchody również regionalne. My dzisiaj wpisujemy się w kalendarz obchodów krajowych tym wydarzeniem, które mamy aktualnie w Białej Podlaskiej. 100 lat to długo dla myśliwych? Dużo czy niewiele? 100 lat wydaje się to mgnienie. Obchodzimy stulecie Zjednoczonego Łowiectwa Polskiego i miejmy nadzieję, że jak mówi nasze hasło, 100 lat za nami, wieki przed nami. Minęło to nie wiadomo kiedy, ale Polski Związek Łowiecki może być dumny i ma się naprawdę czym pochwalić. Dzięki działalności Polskiego Związku Łowieckiego niektóre gatunki zwierzyny, które już dzisiaj byłyby tylko historią, są naprawdę w naszych
w naszej przyrodzie, są w naszych łowickach. Mówię o Głuszcu, mówię o Żubrze. Gdyby nie działalność Polskiego Związku Łowieckiego, tego by nie było. No właśnie, my chyba na co dzień nie doceniamy waszej pracy. Mało tego, to jest chyba nie za dobry okres dla myśliwych. Jest to bardzo trudny okres dla myśliwych. Powszechnie spotykamy się z tym, że zwierzęta są wręcz humanizowane. Dzisiaj łatwiej znaleźć współczucie dla psa w schronisku niż dla bezdomnego, który gdzieś tam czasami pod płotem potrzebuje pomocy. Coś jest nie tak. My tutaj jasno definiujemy naszą rolę, my tutaj jasno definiujemy myśliwski charakter. Kochamy przyrodę, kochamy tradycje, kochamy ludzi, kochamy zwierzęta. Wykonujemy ważną część gospodarki narodowej, jaką jest łowiectwo, i państwo polskie myśliwym powierzyło tę gospodarkę łowiecką. Troszczymy się o tym, o nią z całym potencjałem, z całą siłą, i dzięki temu rolnicy mają pewnie jakieś swoje problemy związane ze szkodami, ale z drugiej strony też dzięki nam te szkody są na bieżąco szacowane i ograniczane do minimum.